Putin rozmawiał z Macronem. Ważne ustalenia. Macron i Putin uzgodnili, że podejmą wszelkie działania, by zachować pokój. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w niedzielę telefonicznie z Władimirem Putinem. Jak podaje agencja Reutersa, prezydenci ustalili, że podejmą wszelkie działania, by zachować pokój. Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Francji Emmanuel Macron w przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej zgodzili się, że trzeba zintensyfikować poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań dla eskalacji kryzysu na wschodzie Ukrainy, podała agencja Reutersa za oświadczeniem wydanym przez Kreml. Putin mówił o prowokacji. Obaj prezydenci uzgodnili też, że spróbują zorganizować w najbliższych godzinach spotkanie grupy roboczej w celu osiągnięcia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. W czasie rozmowy Putin powiedział Macronowi, że to prowokacje ukraińskich sił bezpieczeństwa są powodem eskalacji sytuacji w Donbasie. Wcześniej w niedzielę prezydent Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w osobnej rozmowie telefonicznej omówili możliwe sposoby zapewnienia natychmiastowej deeskalacji.